ciągle pada. Asfalt ulicy jest śliski jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przeżyć się maszczonej deszczem w wodzie. A ja ciągle pada. Woda to życiodajna, bezbarwna substancja, pozbawiona smaku, zapachu i kalorii. Każde stworzenie potrzebuje jej do przeżycia. Żeby być zdrowym, człowiek musi każdego dnia przyjąć w posiłkach i napojach około 2,5 litra wody. Gdyby nie woda, to życie na Ziemi by nie istniało. Wodę pijemy, używamy do wytwarzania elektryczności i nawadniania pól uprawnych. Niestety do granic możliwości eksploatujemy jej zasoby. I tu się nasuwa pytanie, czy światu wystarczy wody? Człowiek doceni wodę dopiero wtedy, kiedy ją straci. Niedobór i zanieczyszczona woda szkodzi zdrowiu. Woda jest jednym z czterech żywiołów. Czasami bez niej nie byłoby zabawy. Woda jest bardzo ważna, a często nie zwracamy na nią uwagi. Spójrzmy na fragmenty kilku filmów. Woda może nas nieźle wystraszyć, ale i bardzo zachwycić. Możemy dzięki niej czuć się wolni. Śnieg, który widzimy, również jest wodą, tylko że w innym stanie skupienia. Woda nie zawsze jest bezpieczna, ponieważ ludzie nie potrafią w niej oddychać. Jeden litr wody w temperaturze 4 stopni Celsjusza waży kilogram. Czasem to jest naprawdę dużo. Chcesz poczuć jego zapach znajomy, wyciągasz dłoń i nie chwyta i nikt. Dlaczego sypiesz sól na swe rany? Daj sobie czas, wnet poczuj. Warto żyć. Odnalazłam sens życia, odnalazłam go. Gdzie popatrzymy, tam woda, ale to nie oznacza, że jest jej za dużo.
Właśnie ta ciecz to najważniejsza rzecz, jaką posiadamy. Bez niej praktycznie życie byłoby niemożliwe. Szanujmy wodę, bo zanim się obejrzymy, to już możemy jej nie mieć. Będę się śmiała ze swych łez, gdy pokocham w końcu też. Moc przenoszenia wiarą gór. Dziecię